Ślimak, ślimak, wystaw rogi, dam ci sera na pierogi. Jak nie sera, to kapusty, od kapusty będziesz tłusty. Zatoczki, witam, akwarysta niedzielny. Niektórzy mówią, że ślimaki są pożyteczne, niektórzy mówią, że nie są pożyteczne i różne są opinie, a prawda jest taka, że ślimaki typu ampularie, helenki, świderki, helmety. Każdy z tych ślimaków robi coś pożytecznego w naszym akwarium. To znaczy przede wszystkim one, wszystkie te gatunki zjadają resztki pokarmów, roślin i tak dalej, czyli są takimi czyścicielami. Czy zatoczki też? Z tego, co ja wyczytałem, zatoczki przynoszą tyle samo pożytku, ile szkody w akwarium, to znaczy tyle, ile nam wyczyszczą, tyle samo wydalają zanieczyszczeń, więc jak gdyby bilans tego trzymania zatoczków w naszych zbiornikach jest równy zero. A jak wiadomo wszystkim i chyba nie jeden się z nas już przekonał, zatoczki mnożą się w niesamowitym tempie. W takim zawrotnym tempie, że no są plagą. Są niestety plagą. Tak jak z innymi ślimakami możemy sobie w bardzo łatwy sposób poradzić, czy na przykład z ampulariami zlikwidować kokon. Helmety się nie mnożą, bo potrzebują słonej wody, lekko słonej wody. Świderki też się mnożą. Chociaż ja nigdy świderków nie miałem, ale z tego, co widziałem, to świderki też potrafią bardzo mocno się mnożyć. No ale to akurat ślimaki, które kurde wzruszają to nasze dno i likwidują te strefy beztlenowe. No dobra, wracamy do zatoczków. Krótki film o zabijaniu, czyli jak się pozbyć zatoczków z akwarium. Inaczej, są różne sposoby. Są pułapki. Starzy akwaryści, czy nawet nie starzy, ale wszyscy polecają liść sałaty, ogórek, marchewkę, pułapki jakieś na te ślimaki oczywiście. Jest też chemia. Chemia oczywiście to jest chemia. No, akurat ta do zabijania, do pozbycia się zatoczków, no jest szkodliwa. Tutaj jest, no nie ma żadnych wątpliwości. Ona będzie wpływała na nasze rośliny, na nasze ryby, kurde, na całe nasze życie w akwarium, czy krewetki, czy obojętnie co tam trzymamy w tych naszych zbiornikach. Nie zostanie, znaczy pozostawi po sobie ślad u innych zwierząt i u innego życia w zbiorniku. Nawet biologię, no wybije nam biologię w zbiorniku. Dobra, przejdźmy do sedna. Żeby pozbyć się zatoczków, trzeba wiedzieć o nich trzy podstawowe rzeczy. Po pierwsze, każdy ślimak, każdy zatoczek jest zdolny do rozrodu pojedynczo, czyli jest, nie pamiętam jak to się nazywa, czyli składa kokon, z tego kokonu, czy tam z tych jajek, kurna nie wiem jak to się tam nazywa, wykluwają się nowe ślimaki i możemy wprowadzić jednego ślimaka do naszego akwarium i będziemy mieli ich mnóstwo po pewnym czasie. Druga rzecz, po wykluciu każdy ślimak, każdy zatoczek opada na dno. Opada na żwir, czy tam na piasek i tam przebywa, o ile się dobrze nie mylę, do tygodnia czasu. Nie jest zdolny do poruszania się, do żerowania, po prostu dojrzewa przez tydzień czasu w naszym podłożu, po czym zaczyna wychodzić. Każdy zatoczek, trzecia rzecz, każdy zatoczek
raz na dobę, czy tam dwa razy na dobę, musi zaczerpnąć powietrza atmosferycznego i podchodzi pod powierzchnię wody. W związku z tym, jeżeli już to wiemy, zaczynamy walkę z zatoczkami w następujący sposób. Każdy liść sałaty i ogórek czy marchewka nam w tym pomoże, ale wybierając te warzywa, musimy codziennie, niestety, codziennie odmulać dno, codziennie wybierać ślimaki, te, które się zgromadzą na tych naszych warzywach, i wieczorami po zgaszeniu światła, mając na uwadze to, że one podchodzą do góry zaczerpnąć powietrza, a robią to najczęściej w czasie, gdy światło jest zgaszone, po zgaszeniu światła musimy odczekać godzinę, dwie, nawet, no myślę, że tak do 2 godzin to jest optymalnie, i wtedy, nie wiem, czy latarka, czy zapalamy światło w akwarium, wybieramy ponownie resztę ślimaku. Operację powtarzamy codziennie, aż do skutku. Trwa to, powiem wam, no, u mnie trwało w 200 litrach około 2 miesięcy. Tak około 2 miesięcy, może poza jednym wyjątkiem. Ograniczyłem odmulanie dna, kiedy już tych zatoczków było naprawdę mało, pojedyncze sztuki. Ograniczyłem odmulanie dna po prostu i robiłem to co drugi, trzeci dzień, raz przy razie, centymetr po centymetrze, kurde, musiałem odmulać dno. No jasne, że to się wiąże no jest to upierdliwe. Wiąże się to z tym, że kurde, to nasze podłoże będzie jakieś tam może wyjałowione. A poza tym, no, nie wszyscy mają żwir, kurde, niektórzy mają piasek, który ciężko jest odmulić. Więc może to potrwać nawet dłużej. Przy piasku, kurde, którego nie będziemy odmulać, kurde, no te nasze zatoczki będą miały lepsze warunki, żeby się tam rozmnażać, kurde, znaczy dojrzewać w tym piasku. Oczywiście, jeżeli chcemy jednak mieć te ślimaki w tym akwarium, no to ten liść sałaty nam wystarczy, tak? Ale nie wiem, 90% z nas no nie chce mieć zatoczków w akwarium. Ja tu w 60-ce, pomimo to, że robiłem restart, dno było, kurde, absolutnie tam wyczyszczone, tak? Kamienie wyparzone, korzenie wyparzone, rośliny sprawdzone, to po tym moim restarcie i tak mam zatoczki w tym akwarium. Walczę z nimi właśnie tą metodą i powiem wam, że są pojedyncze sztuki, które, kurde, no ciężko jest dojrzeć, wiadomo, one gdzieś tam zawsze wejdą w jakąś szparę, szczelinę, kurde, gdzieś tam w korzeń, w zagłębienie w kamieniu. Tylko i wyłącznie wieczorem, po zgaszeniu światła, widzę, podchodzę do akwarium, zapalam światło w domu, w mieszkaniu, w pokoju i obserwuję. Dokładnie sprawdzam szyby przednią, boczne, tylną, kurde, staram się to bardzo, bardzo dokładnie robić, bo tak jak powiedziałem, no przeoczenie jednego ślimaka wiąże się z tym i z tym, że no po paru dniach one bardzo szybko są dojrzałe płciowo i po paru dniach już są gotowe, by po prostu wydać na świat następne ślimaki. Mam nadzieję, że to się komuś przyda. Ja uważam, że to jest jedna, jedyna metoda na zwalczenie ślimaków. Żadne inne w taki sposób
permanentny, nie pozwoli nam się pozbyć ich. Proces nie trwa tydzień, ani nie wiem, nie kilka zabiegów. Naprawdę trzeba się, sorry, liczyć z tym, że to potrwa miesiącami, a zabiegi trzeba wykonywać codziennie. Codziennie wybierać jeden po jednym, jeden za drugim i w ten sposób tylko i wyłącznie się pozbędziemy tych ślimaków. Dobra, tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, kochani. Do następnego filmu. Na razie. Hej!